Cześć moi drodzy, tutaj ślepy gracz dzisiaj, American Truck Simulator 2. Co dziś w odcinku? No cóż, myślę, mała trasa, poruszę, myślę, ciekawy temat odnośnie zarabiania na YouTube, bo ostatnio chyba coś za bardzo ludzie się tym interesują, wyszła tam jakaś drama, jakiś wyciek, faktur, kurczę, dziwne rzeczy, no ale mniej więcej wam to tutaj przybliżę, tak jak ja to widzę, jaka jest moja opinia na ten temat. Także, no co, myślę, że pora odpalać naszą maszynę. Oczywiście, moi drodzy, Volvo. Jakoś lubię tę markę, dlatego taki model sobie zakupiłem. Oczywiście, gotówki mamy całkiem sporo. Także, myślę, że przyjdzie pora na srogie modyfikacje. Ale to może za jakiś czas. Widzę, mam troszeczkę mało czasu na zabawę właśnie YouTube'em. To też te odcinki pojawiają się dosyć rzadko. Ale mniejsza o to, myślę, że pora jechać po jakiś ładunek. Jesteśmy tutaj na stacji, niedaleko Las Vegas. No to myślę, że najbliżej mamy do tego centrum dystrybucyjnego, do tego dostawcy, więc no cóż, myślę, że pora jechać, więc aha, trzeba zapiąć bieg, bo tak byśmy mogli sobie stać i stać w miejscu. Także cóż, pora na nas. Od razu wbijemy bez rozbiegu. Ciężarówka może nie jest, wiecie, w najlepszej kondycji, już troszeczkę że tak powiem, wciery dostała. Głównie, wiecie, obcierki, małe, drobne uszkodzenia. No cóż, wiecie, jakim jestem kierowcą. Także na początek takim sprzęcikiem będziemy tutaj śmigać. Potem oczywiście zatrudnimy kierowców, kupimy im ciągniki. Myślę, że tutaj również Volvo. A tymczasem, no cóż, przydałoby się jechać do dostawcy po jakiś kurs, jakąś naczepę zgarnąć. Także daleko nie mamy. A co do filmów, no pojawiają się rzadko. Myślałem, że od września będę miał więcej czasu, żeby coś nagrać. Niestety tak się nie stanie. No oczywiście prawie przegapiłem zjazd. Pytanie teraz, czy się zmieszczę. No i chyba nie. No właśnie. Tak to jest, gdy człowiek się rozgada, nie patrzy na znaki, nie patrzy na zjazdy. Później takie kwiatki wychodzą, no ale wiecie, ślepy nie wszystko zauważy. I kolejne uszkodzenie ładunków, znaczy naczepy, znaczy ciągnika. Jak ja się dzisiaj wysłowić nie mogę, no to z względu na to, że dzisiaj jestem, można powiedzieć, przerażony tym, co mnie czeka w pracy. 4 dni pod rząd, masakra jakaś kompletna, co my tu mamy. Walec drogowy, dobra, czemu nie? Gdzie on tutaj stoi? Gdzieś się po niego wydać? Chyba tutaj. Tak, tam z tyłu. Mówię, pięknie się trak prezentuje. Myślę, że z takim drobiazgiem jak maszyna budowlana sobie poradzimy. Tutaj myślę, że nie powinno być większego problemu z zapięciem tego. No cóż, próbujemy. Na wsteku, dawaj, damy radę. Żeby się wpiąć. Wybaczcie, daliśmy radę. Dobra, wszystko gotowe. Pozostało tylko jechać. Jechać, nie gadać, wiecie, hajs trzeba zarabiać. Jak i w grze, tak i w prawdziwym życiu. I ostatnio właśnie, moi drodzy, wielka drama, kurcze, faktury wyciekły. Ile zarabiają youtuberzy? Szczerze,
Ja nikomu w portfel nie zaglądam. Cieszę się z tego, co mam. A widać, no, niektórych tyłek boli, bo ktoś tam ileś tam zarabia i ponoć to są jakieś tajne, super dane, wycieki, dark weby, inne dziwne rzeczy. Moi drodzy, moim osobiście zdaniem, jak ktoś by chciał tak naprawdę, no to można oczywiście obejrzeć materiały, na których wysnuwam swoją opinię. Macie je w linku w opisie pod tym filmem, ale o co chodzi tak naprawdę? Wiecie, wyciek danych wyciekiem, zastraszaniem, bo tam wyciekały faktury co jakiś czas i było tutaj żądanie wpłaty 50 tysięcy złotych. Co to jest 50 tysięcy złotych? Głównie tu, wiecie, chodzi o firmy partnerskie. Myślę, pewnie miały zabezpieczone te dane i to wyciekło. A tak na dobrą sprawę, jeżeli ktoś by chciał dowiedzieć się, ile dana osoba zarabia z wyświetleń, to są ku temu odpowiednie strony internetowe, które to mniej więcej pokazują. To jest pierwsza rzecz. A jeżeli kogoś interesuje faktycznie, ile tam jakaś osoba, nie wiem, multi bierze za koncert, no to nie wiem, napisać, zapytać się, słuchaj, ile bierzesz za koncert taki i taki, bo na przykład, nie wiem, tam urodziny babci. I wtedy jego menadżer, wiadomo, przecież napisze, nie, ile sobie multi życzy za koncert, czy tam za, nie wiem, cokolwiek. To samo się tyczy, wiecie, nie wiem, lokowanie produktu, wystarczy napisać i menadżer odpowie, bo tym zajmują się menadżerowie, nie sami twórcy bezpośrednio. Także to są dane takie, wiecie, można powiedzieć, że każdy, kto by chciał, mógłby mieć do nich dostęp, prawda? Nic, że tak powiem, co by było jakąś wielką tajemnicą. No wiadomo, też YouTube'a nie tworzy się za darmo. Jeżeli ktoś naprawdę się temu poświęca, no to chyba dobrze, żeby zarobił. O, jaki fajny Mustang czy Dodge. Zaraz obczajmy, co to za maszyna. Ups. No przypuszczam, że Dodge. Dobra. W każdym razie, no mówię, tutaj kwestia, ile kto zarabia, no mówię, jak ktoś jest cwany, no to się dowie, tak, jeżeli komuś naprawdę zależy na tych danych, ale żeby robić z tego wielką aferę, no kurczę, dobrze, że jeszcze w radiu o tym nie mówią ani w telewizji konwencjonalnej, bo to już byłoby, oczywiście musiałem uderzyć, ajajaj, tak to jest, jak się człowiek zagada. Cóż, no mówię, mnie na przykład nie obchodzą takie dane, ile tam zarabia mój ulubiony twórca, nie wiem, M4K, motodoradca czy inni. To uważam, że jeżeli czują taką potrzebę i faktycznie chcą na tym zarobić, to czemu nie? Poza tym, no widać, jak tutaj na przykład w przypadku miłośników czterech kółek, czy chociażby motodoradcy, naprawdę trzeba tutaj dużo czasu, jakie zaangażowanie jest wokół tak, na przykład prowadzenia takiego kanału, także no tutaj naprawdę cieszę się, że wiecie, oni sobie zarabiają, a ile zarabiają? Kurczę, no ja im w portfel nie zaglądam, cieszę się z tego, ile sam posiadam. Zobaczcie, że ja na przykład na swoim kanale jednym, drugim nie zarabiam w ogóle, bo póki co nie czuję takiej potrzeby. Czy też nawet jak, wiecie, będę miał już tą możliwość zarabiania, bo jeszcze nie mam, to myślę, że jedna reklama, dwie na odcinek to będzie maksym. Mówię tutaj, ja nie potrzebuję za dużo. Fakt faktem, no mam swoje potrzeby, stałe wydatki, ale YouTube to jest to, co chcę rozwijać, że tak powiem, po godzinach. A patrząc na to, że ostatnio nie mam za dużo czasu, to no długo jeszcze, że tak powiem,
tutaj moja YouTube'owa kariera będzie stała w miejscu. A dlaczego? No tak jak powiedziałem, no jednak praca na etacie, YouTube i jeszcze nietypowe godziny tej pracy no powodują to, że tego czasu jest mniej, a jak już jest, to najczęściej chcę go spożytkować w inny sposób niż siedzenie przy komputerze. Kolejna kwestia, taka bardziej techniczna, jeszcze tutaj dzisiaj. Tak, moi drodzy, troszeczkę zainwestowałem w kanał, nowa karta graficzna GTX 1060, niestety wersja 3 GB, ale miałem ją za friko, także czemu by nie skorzystać. 1050 Ti poleci do mojego przyjaciela, kolegi z pracy. Odnośnie pracy, no to cóż, troszeczkę się u mnie pozmieniało, już nie pracuję 9-10 godzin, tylko minimum 12 plus dobę wolne nadgodzinki, no bo wiadomo, trzeba przyjść do pracy, zrobić sobie kawę. Po pracy też by przydało się też rano na start wypić kolejną kawkę, także to wychodzi po 13 godzin na dobę i na przykład teraz będę zasuwał 4 dni pod rząd, 4 razy po 12 godzin. A minimum, jakie muszę wypracować w miesiącu, to jest 168 godzin, więc nadgodzinki będą liczone. Także no kto wie, co będzie na koniec roku, na pewno się tego uzbiera albo na solidny urlop, albo no cóż, po prostu wezmę za swoją pracę tutaj w nadgodzinach odpowiednią sumkę przytulę od swojego szefa. Także w tym wypadku same plusy. No a minusem jest to, że praca naprawdę jest bardzo tutaj angażująca, pochłania maksymalną ilość czasu wolnego jest no przez to nieco mniej, no ale wiecie, siedzeniem na tyłku na zasiłkach nikt jeszcze do niczego nie doszedł. Owszem, ja mógłbym siedzieć sobie na tej swojej malutkiej rencie, hehe, i dodatkach, ale po co? Po co, jak mogę iść do pracy i jeszcze sobie dorobić? Dorobić notabene niemało, no bo to jest minimalna krajowa, plus jeszcze dochodzi do tego na przykład to, co zarabiam po prostu gdzieś sobie na boku. Nie są to duże kwoty, aczkolwiek no tutaj jestem w stanie sam miesięcznie mieć dochody w granicach no przekraczających 3,5 tysiąca złotych jak na jedną osobę. Myślę, że to jest dobry zarobek, można byłoby więcej, ale tak jak powiedziałem, jednak w ciągu miesiąca przydałoby się mieć no kilka tych dni wolnego. Biorąc pod uwagę, że pasuje także weekendy, myślę, że tutaj w tygodniu ten jeden czy dwa dni można byłoby, nie trzeba zjeżdżać na wagę, tutaj mieć te dwa dni wolnego. No teraz w tym tygodniu troszeczkę słabo, aczkolwiek cóż, zaraz wypłata, także dwa dni akurat przypadają na czas, gdzie będę mógł spokojnie sobie pójść na zakupy, coś kupić, coś zamówić. Co prawda nic związanego stricte ze zwojem kanału, czy też wiecie, grami, ponieważ no, w tym miesiącu, wiecie, wrzesień, troszeczkę inne wydatki. Moja druga połówka również ma, że tak powiem, parę pomysłów, jak tutaj troszeczkę uszczknąć z tej mojej wypłaty. Cóż, także pieniążki będą, myślę, dobrze zagospodarowane. Przyjdzie i czas na odkładanie głębszej gotówki. No w końcu trzeba pomyśleć o tym, aby pójść po prostu na swoje, ewentualnie zrobić tam jeszcze jakieś dodatkowe kursy. Ja nie powiem wam, że chciałbym pójść na takie szkolenie odnośnie, ale piły tę ciężarówkę, na takie szkolenie odnośnie chociażby głupiego BHP. Myślę, że przydałoby mi się to tutaj prędzej czy później.
ewentualnie później zrobić coś względem mojej pasji, czyli programowania, jeszcze jakieś dodatkowe książeczki. No ale to myślę, że w przeciągu roku mniej więcej wszystko wyjdzie. A co do pracy, no cóż, muszę wam powiedzieć, taki nieoczekiwany awans, większe pieniążki prawdopodobnie będą i też dłuższa praca ze względu na ciekawe zdarzenie w mojej pracy. Mianowicie załoga powinna być na obiekcie trzyosobowa, dwóch patrolujących i jeden monitorujący. Ja byłem właśnie w patrolu, wiecie, osiedle te sprawy. Niestety, no stało się jak się stało, że tutaj administracja osiedla, na którym gościmy, zrezygnowała z monitorujących na wózkach. Ale mówię, żeby było śmiesznie, było ich trzech. A co ja wyczyniam? Czemu nikt mi nie zwrócił uwagi, że ja się pcham pod prąd? I to jeszcze na autostradę. No przecież to mogło się skończyć najmniej mówiąc tragicznie. I co ja mam teraz zrobić? No przecież nie wyjadę. Ej. No będzie trzeba próbować startować, bo to niebezpieczna sytuacja jest. Ale jajca. Przecież za to od razu jeszcze znak jest. Jeszcze za to od razu powinienem stracić prawo jazdy. No nie wiem co teraz zrobić, słuchajcie. No lipa. Ale jaka? Czyżby spróbować jechać tamtędy jakoś? No chyba będę musiał, nie? No kurczę, ale jazda. No po raz pierwszy mi się coś takiego zdarzyło. No nic, no, próbujemy. Może się uda jakoś tam wyjechać z tym sprzętem. No aż jestem w szoku, słuchajcie. No nie pójdzie. No nie ma opcji, słuchajcie. Ale jazda, ale lipa. No tego bym się nie spodziewał, że taką kaszanę odwalę. No nigdy mi się coś takiego nie zdarzyło. No i już uszkodzona naczepa. Ole. A, bieg zapiąć. No, próbujemy. Dobra, udało się, moi drodzy. Uff. Ja się spociłem. No naprawdę nie chciałem tam wbijać na autostradę, tylko tutaj mamy drogę, nie? A ja taki numer odwaliłem. Kurczę, ale jajce. Nie no, masakra. No i mówię, w pracy, wracając do wątku, w pracy, no cóż, monitorujących się pozbyli. Na dobrą sprawę było trzech, pracował tylko jeden, dwóch spało w pracy, albo się spóźniało, albo nie wykonywało, że tak powiem, poleceń tutaj administracji i polecieli. Najbardziej szkoda, wiadomo, tej osoby, która pracowała uczciwie tutaj. Pozdrawiam Krzysztofa, bo naprawdę szkoda chłopa, kurczę, zaangażowanie w pracę, bardzo mu się podobało, a tu przez młodzież, kurczę, 20-21 lat, no taką akcję mu zafundowali. No tak to jest, jak się, że tak powiem, zatrudnia tak nieodpowiedzialne osoby, a niby takie dorosłe, odpowiedzialne, jak one to mówiły zawsze, a tfu z nimi, nigdy więcej. A jeszcze nie można, wiecie, było im zwrócić uwagi, bo wielce oburzeni. No ale cóż, przejąłem część ich obowiązków,
No i jakoś będzie trzeba ogarnąć temat. Także, no cóż, moi drodzy, tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze coś w tym bądź w przyszłym tygodniu nagrać. Tak jak powiedziałem, te materiały nie będą zbyt często ze względu na ilość wolnego czasu, ale tak, kanał się nie zmieni, nie zmieniamy kontentu. Dalej, moi drodzy, to samo, tylko tak jak powiedziałem, odcinki, no cóż, jak się ukażą, tak się ukażą, więc jeżeli chcecie być na bieżąco, oczywiście zapraszam do subskrybowania. A tymczasem ode mnie dzisiaj to wszystko, ja się z wami żegnam, cześć, hej.